do kancelarii prezydenta Jaruzelskiego wtedy z taką groźbą, że my tu otrzymujemy, że to na pewno wy wysyłacie. I, no i tam groziłem, że my to opiszemy, prawda, że my to ujawnimy, ten cały spisek i tak dalej. No i wtedy właśnie rzecznik prasowy, generał Janiszewski tam rozmawiał ze mną bardzo uprzejmie i w pewnym momencie poprosił mnie o to, czy możemy rozmowę przerwać na chwilę, żebym poczekał tam jeszcze w tym u niego gabinecie. Między to pół godziny trwała ta przerwa. Wrócił i właśnie na baczność zameldował mi przesłanie od prezydenta Jaruzelskiego, że on gotów jest ustąpić, jeżeli na to się zgodzi Mazowiecki i Geremek. Więc ja wsiadłem w pociąg i podjąłem się misji przekonywania Wałęsy do tego, żeby zgłosił swoją kandydaturę. Ale to pokazuje, no, kim są tacy ludzie, samozwańczy działacze polityczni w takim układzie jak postkomunizm. Tacy ludzie jak ja, no, którzy dobrze chcą, coś próbują lepić, ale w gruncie rzeczy jeszcze sprytniejsi od nich nimi potrafią grać. Bardzo, następne pytanie. Czyli to tak, załóżmy, że jednak by się udało to, żeby Solidarność w tym swoim pierwotnym składzie przejęła władzę w 1989 roku i co wtedy by było inaczej? Czy mogłoby na przykład pojawić się jakaś alternatywa wobec tego, w jaki sposób Balcerowicz podszedł do reform ekonomicznych i w związku z tym, czy możliwe byłoby to, że w 93 roku do władzy doszli komuniści z powrotem? Proszę bardzo. Do kogo pytanie? Do kogo pytanie? Proszę bardzo, kto by chciał? Tylko zacznę. No, po pierwsze, to była zasada, o której rozmawialiśmy, na przykład, no, mogę przedłużyć jako rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim. Wszystkich funkcjonariuszy poprzedniego systemu by odsunięto od władzy. Oni by otrzymali zakaz. Znaczy, to gdzie to się tak zdarzyło w którymś z krajów, że no, to samo ze służbami specjalnymi, prawda? Tak zwana opcja zerowa, likwidacja Komisji Służb Specjalnych, w związku z tym ich wpływu na życie polityczne, ale również wszystkich dawnych funkcjonariuszy. To podpadałby na przykład również Mazowiecki, jako były poseł na Sejmie. A ja chciałam zapytać pana Cęckiewicza, ile osób z Komisji Krajowej tego pierwszego składu było TW? Właśnie bardzo mało, to jest ciekawe. Jeśli dobrze pamiętam, na 112 pięciu tajnych współpracowników, także to w tym Eligiusz Naszkowski, później zdekonspirowany, który zresztą wyjechał za granicę. Więc to nie było. Ale pojawił się tam inny jeszcze taki element w tej interpretacji Służby Bezpieczeństwa. Oni się cieszyli z eliminacji osób takich, które miały poglądy właśnie fundamentalnie antykomunistyczne. Bo to musicie Państwo wiedzieć, że tajne służby to jakby nie kalkulują w taki sposób, że najważniejsze jest wprowadzenie swojej agentury. No nie zawsze to jest możliwe, prawda? Ale analizują sytuację w danej organizacji, w strukturze kierowniczej pod kątem tego, no właśnie, kto jakie ma poglądy na dany temat, prawda, to są profile psychologiczne, słabości różnego typu, to wszystko, co później w tym rzemiośle tajnych służb może odegrać jakąś ważną w perspektywie rolę, jakieś mieć znaczenie też przy podejmowaniu decyzji. Na przykład ja prywatnie uważam, że Wałęsa w 1981 roku agentem nie był, natomiast jego profil po prostu psychologiczny, jego wszystkie słabości, chęć utrzymania władzy, cały problem po prostu jego przeszłości, historie rodzinne z obu stron, to wszystko po prostu było jakby naturalnym takim polem do działania dla tajnych służb i oni doskonale po prostu zdawali sobie sprawę z tego, że on, że tak powiem, dowiezie władzę do tego 13 grudnia, nie wiedząc oczywiście o tym 13 grudnia, tak, ale dowiezie ten związek w miarę taki po prostu poukładany, to znaczy
będzie eliminował ekstremę Solidarności, będzie się sprzeciwiał właśnie tym fundamentalnym antykomunistom, już używamy takiego tutaj terminu, a jednocześnie będzie dbał o siebie i o swoich po prostu. I to w tym sensie dla tajnych służb on był idealny. No, jakbyście Państwo zaczytywali się w tym, co ja i koledzy po prostu pisali. Ten cały program obronienia Wałęsy przed Komisją Krajową, jeszcze wówczas Krajową Komisją Porozumiewawczą, która chciałaby go odwołać w marcu 81 roku. To jest po prostu niesamowite. No przeczytajcie Państwo te dokumenty, one są przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej przecież opisane. Chociażby właśnie w tych książkach SB Alek Wałęsa, czy w tej książce Anna Walentynowicz przeze mnie, ale jakby w całości ten dokument jest również opublikowany w jednej z książek IPN-u. Jaki to jest po prostu projekt, jaki to jest program? Co trzeba zrobić, żeby Wałęsę po prostu obronić, żeby odwojować tą decyzję Komisji Krajowej Solidarności z marca czy kwietnia 81 roku, jeśli oni jakby w związku z kryzysem bydgoskim będą chcieli odwołać Lecha Wałęsę. Jaki to jest szeroki po prostu program działania, obejmujący między innymi Episkopat Polski. Oni tam mówią o tym, Departament III MSW, że oni zainspirują swoje źródła w Episkopacie i Episkopat Polski wyda oświadczenie w obronie Lecha Wałęsy, prawda? Że oni dadzą Lechowi Wałęsie dostęp do telewizji, mówimy o wiośnie 81 roku, radia, uruchomią zagraniczne ośrodki dywersji politycznej do tego, żeby po prostu trąbiły na rzecz Lecha Wałęsy. No to pokazuje po prostu te prawdziwe intencje ludzi władz wobec Solidarności. Chodziło o to, żeby ją po prostu utrzymać jakby w rękach, żeby ona była ruchem sterownym. Oczywiście ona się ostatecznie sterowna nie okazała, skoro wprowadzili stan wojenny, ale ludzie tacy jak Lech Wałęsa po prostu jakby zabezpieczali wpływy ludzi władz. I teraz dlaczego, skoro wiemy o tym, jak było w latach 80-81, o tym, co teraz Państwu mówię, to nie rozciągnąć tego na lata późniejsze? No było bardzo podobnie. No dlaczego na przykład struktura Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Solidarności, OKO, przegrywa w konfrontacji z rodzącą się tymczasową komisją koordynacyjną w roku 82? No właśnie dlatego po prostu. No właśnie dlatego, że ci z OKO, oni chcą po prostu wojować z komunizmem. Po prostu i chcą Polskę rzeczywiście wyzwolić z komunizmu, nie formują jakiego programu, jakiego postulatu, rozmów. A TKK od początku formuje projekt rozmów. Proszę Państwa, o tym w kółko po prostu powtarzam, bo to było dla mnie szokujące, jak pisałem książkę o Annie Walentynowicz. Morderstwo księdza Jerzego Popiełuszki, październik 84 roku. Jakie jest oświadczenie Lecha Wałęsy i kierownictwa Solidarności? Prosimy, panie generał Jaruzelski, teraz jest czas na dialog. Tak? Kółko po prostu jest to samo. I z drugiej strony macie Państwo taką Solidarność walczącą Morawieckiego i całą tą grupę, która mówi, nas nie interesuje już dialog, my po prostu walczymy z komunizmem. My chcemy Polskę i cały blok sowiecki, narodów po prostu za kordonem, wyzwolić z komunizmu. I teraz Pan zadał to pytanie, co by było. Ja powiem Państwu, to jest może właśnie takie niepolonocentryczne, bo Polacy, ja rozumiem, że jest polityka historyczna, politycy muszą o tym mówić, jak to Polacy pokonali komunizm, papież, Lech Wałęsa, tak, tutaj pięknie, pod trzema krzyżami, ale tak naprawdę po prostu te procesy, które zdeterminowały upadek komunizmu, nie odbywały się, nie miały miejsca tak naprawdę w Polsce. Znaczy to jest jakiś oczywiście dodatek, tak, ale to nie jest tak, że Polacy po prostu obalili komunizm. To jest bardzo skomplikowany proces, obejmujący przede wszystkim Związek Sowiecki, wyścig zbrojeń, kryzys finansowy, problemy związane z wpływami rosyjskimi, sowieckimi na Bliskim Wschodzie, ceny ropy, to wszystko co robił, to na tym polegał ten geniusz prezydenta Reagana. I to jest jakby splot okoliczności, który sprawił po prostu, że komunizm upadł. No przecież nikt rozsądny nie powie, że dzięki Polakom i Okrągłemu Stołowi po prostu w Czechosłowacji czy na Węgrzech komunizm upadł. No po prostu jaki tu jest ciąg logiczny po prostu, jakie tutaj fakty by za tym po prostu przemawiały. I mało tego, jeszcze się okazało, że oni nas przegonili, prawda? Pan mówi, co by należało zrobić. Ja myślę, że należałoby na przykład czekać, tak jak w Czechosłowacji. Należałoby czekać po prostu. Nie iść na porozumienie, którego stawką były tam 35% miejsc w Sejmie. Tak? Należało czekać po prostu i formułować jasno projekt wolnych wyborów.
I ostatecznie byśmy mieli w 90 czy 91, i tak mieliśmy pierwsze wolne wybory w Polsce, pomijając prezydenckie z 90 w 91 parlamentarne. Przy jakiej obronie, pamiętacie Państwo po prostu tą obronę, że to jest najlepszy Sejm, trzeba zachować Sejm 35%, bo on gwarantuje kontynuację reform. A jak my wybierzemy teraz, damy Polakom po prostu prawo wyboru tych, których oni chcą, no to nie będzie już, będą zablokowane reformy, nie będzie reprywatyzacji, w ogóle będzie katastrofa po prostu. Kto to mówił? Nie mówił Cimoszewicz, komuniści, tylko to po prostu mówił Geremek i cała ta spółka, więc no to nie jest tak, że po prostu w historii jest jakaś zawsze próżnia, że jak nie okrągły stół, to co? To Jugosławia, to coś by tam się stało. No gdzie była ta Jugosławia po prostu w całym tym bloku? Gdzie tam się okazuje, że w tej Rumunii to też po prostu Krzysztof tam takiej Jugosławii rzezi aż strasznie nie było. No ale powiedzmy, no były ofiary oczywiście, ale to też chyba nieporównywalna sytuacja, to co było w Rumunii, a to co było na Węgrzech, w Czechosłowacji i w Polsce. Jeśli pozwólcie, ja dosłownie trzy słowa, ponieważ pytanie rzeczywiście brzmiało tak, co by się stało, gdyby do władzy, czy władzę przejęła Komisja Krajowa w tym składzie z roku 81. Otóż tu pan Krzysztof odpowiedział, że wtedy z pewnością no, dokonałaby się ta dekomunizacja w stopniu dużo, dużo większym niż to miało miejsce wtedy. Tu ja z przyjemnością słucham pana Cenkiewiczka, który no, dużo odpowiedział w tym sensie, jak ja to widzę. Otóż tak. Komisja Krajowa Solidarności nigdy nie sprawowała władzy jako takiej w państwie. To było pewne gremium, które miało pewne wpływy, owszem, było władzą w związku. Otóż dojście do władzy w takim składzie, powiedzmy w takim kierunku jak w roku 81, z całą pewnością by spowodowało, że nie byłoby okrągłego stołu. Nie doszłoby do tego porozumienia. Bo to okrągły stół zaprogramował pewien proces, który potem się dokonywał i no, zakończył się rezultatem, który dla nas jest tak bardzo rozczarowujący dzisiaj. Wtedy z całą pewnością tych porozumień nie byłoby, należałoby czekać i absolutnie zgadzam się, że komunizm w Polsce by upadł. To był pewien proces ogólny, byliśmy na to skazani. Natomiast czy stałoby się to i procesy, które potem by nastąpiły, były dla nas bardziej satysfakcjonujące niż te, które są dzisiaj, czy mniej, to już jest wielki znak zapytania. Ja też takie mam nadzieje, czy wyobrażenie, jak pan Sławomir tu wyrażał, że być może dokonałoby się to lepiej i skuteczniej. Natomiast czy ten kierunek transformacji, czy ta rzeczywistość polska dzisiejsza byłaby bardziej satysfakcjonująca dla nas, tego nie wiem. To już jest czysta spekulacja. Tutaj możemy tylko toczyć dywagacje i spory. Na pewno byłoby inaczej. Powoli będziemy kończyć. Ostatnie pytanie, proszę bardzo. Ja mam teraz takie pytanie, bardziej praktyczne może. W jaki sposób służby oddziaływały? Bo wiadomo, że byliście Państwo wszyscy, jesteście do tej pory postaciami, które są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o to, co się w tym kraju dzieje. W naszym kraju, tak, w naszym kraju. Co się w naszym kraju dzieje i nie oddaliście broni, tak? Nie złożyliście broni, idziecie do przodu, chcecie coś dla Polski jeszcze osiągnąć. Wiele osób już powiedziało, Krzyżyk na ten kraj nie chce w nim mieszkać, tak? Ale nie, ja chcę, wszyscy chcemy. I pytanie, jak te służby oddziałują, może tak praktycznie, jak, w jaki sposób, z czym się spotkaliście, może sami, w jaki sposób zostaliście dotknięci przez no nacisków to naciski to się robi na ludzi, którzy coś znaczą publicznie, przypuszczam. W każdym razie, jeżeli chodzi o mnie, to żadnych nacisków nie odczuwałam. Natomiast, jak Państwo wiedzą, ja funkcjonuję tylko właściwie na blogach, troszeczkę w Gazecie Polskiej codziennej, tam raz na tydzień mam jakiś komentarz. Więc w ogóle z mojego punktu widzenia jestem osobą, która w ogóle nie istnieje. W związku z czym też i pewnie służby tak myślą, w związku z czym nie mam żadnych nacisków. Natomiast miewałam nieprawdopodobne z mojego punktu widzenia ataki trolli.
prawda? Kiedy się napisze coś takiego, co się bardzo nie podoba, a czasami nawet nie wiem, że to się nie będzie podobało tym różnym, tylko dopiero po reakcji widzę, że nadepnęłam na wyjątkowo czuły odcisk. To wtedy się po prostu rzucają takie watachy, można powiedzieć, watachy całkiem inne, watachy wilków z zatrutymi zębami. No ale to wszystko, to w ogóle ma zasięg na parę tysięcy osób, prawda? Mój rekord na blogu to był 25 tysięcy osób bodajże 11 kwietnia 2010 roku. Kiedy do komputerów pewnie usiedli w ogóle wszyscy i chodzili wszędzie i zaglądali, gdzie coś można znaleźć, jakiś komentarz czy jakąś rzecz. A przeważnie to jest kilka tysięcy osób. Więc muszę powiedzieć, że głównie to. Owszem, odczułam pewne może nie tyle naciski, ile pewne, że tak powiem, dziwne zjawiska w momencie, kiedy 2 lata temu napisałam artykuł o inwigilowaniu naszej rodziny. Moja matka była opozycjonistką bardzo zaangażowaną. W 1963 roku, kiedy ja byłam dzieckiem, właśnie znalazłam papiery w IPN-ie i te papiery opisałam, jak to było. I potem ukochany lekarz mojej matki okazał się głównym donosicielem. To opublikowałam w Rzeczpospolitej, przy czym nie podając jego nazwiska, ponieważ w IPN-ie tego nazwiska nie dostałam, więc uznałam, że publicznie nie mogę, no jestem przekonana, że chodzi o niego, no ale to nie, to jest tylko przekonanie, prawda? To nie jest udokumentowane, nie wiem, może pan Cęckiewicz nam powie, na czym to polega, że IPN nie ujawnił mi nigdy ani jednego nazwiska, żadnego TW, które się w papierach naszej rodziny znajdowały, z jednym wyjątkiem osoby, która umarła, by miała dzisiaj 105 lat i umarł, nie wiem, 10 czy 15 lat temu ten człowiek, i to jeszcze dotyczyło lat 60., 70. Więc tego pana, no to wiem, nic mi to nazwisko nie mówi, w ogóle go nie pamiętam, nie znałam chyba. I wtedy, kiedy ten artykuł, o którym mówię, gdzie dokładnie to wszystko opisywałam, miał się ukazać w Rzeczpospolitej, to ja miałam jakieś takie dziwne zjawiska w rodzaju jakichś panów, którzy chodzili za mną tak jak w dawnych czasach, czy samochodów, które jeździły po wsi, w której mam domek. Ale no to może mi się nawet tylko zdawało. Dziękuję. Myślę, że prezes Cęckiewicz się myli, jakieś tam doświadczenia ma, i myślę, że był otaczany to zainteresowaniem służb, no ale nie ma dokumentów. W moim przypadku wszystkie dokumenty zostały zniszczone, ale no, na podstawie doświadczeń, później analiz, mogę coś powiedzieć, również na podstawie porównań z przypadkami, które zachowały się w archiwum IPN, rozpracowań poszczególnych ludzi. To proszę Państwa, tak się dzisiaj mówi łatwo, tam totalitaryzm, przewładza tajnej policji, to zawsze, znaczy na mnie, mimo że ja niby myślałem, że dużo o tym wiem, to robi niesamowite wrażenie skala i dogłębność tych rozpracowań. To coś po prostu niesamowitego. Wszyscy sąsiedzi na klatce schodowej, wieżowców, bloku, wszyscy przyjaciele, wszyscy współpracownicy, wszyscy koledzy w pracy, środowisko żony czy męża, ilość gier wokół właśnie stosunków rodzinnych, dzieci, próby tam no właśnie szkodzenia, czy czasami nawet w werbunku dzieci, ale szkodzenia w szkole, w pracy, na zdrowiu, lekarze właśnie. To jest zupełnie nieprawdopodobne, jaki zakres jakiemu zakresowi kontroli podlegali ludzie, którzy nie byli, którzy się buntowali, którzy stwarzali według władz jakieś zagrożenie. Tak, w komunizmie. No na przykład, no, to presja nawet nie wydawało się łatwiej można było kogoś zastrzelić, zamordować, niż tak go nad nim zapanować. Ale to dochodziło do tragedii no bardzo osobistej. Ja nie będę opowiadał tutaj o jakichś właśnie osobistych, szczególnie historii, ale powiem, że celem władz było zepchnięcie takiego działacza,
czy działaczki w sytuacji stworzenia takich problemów w życiu prywatnym, rodzinnym, małżeńskich, rodzicielskich, pracowniczych, żeby nie był w stanie działać politycznie. To taki był ogólnie biorąc ten właśnie miękka przemoc stosowana, miękka w tym sensie, że nie mordowano ludzi w stosunku do przeciwników politycznych. I to nakład sił, nakład środków był